trochę dojrzewałem w tym show biznesie, w media. Więc dzisiaj już jestem na takim etapie, że raczej nie przejmuję się aż tak bardzo tym, że jestem na openerze ze znajomymi, czekamy wszystko na taksówkę. Ktoś robi zdjęcie, wycina czwórkę znajomych, zostaje ja z dziewczyną i przez następne pół roku ktoś ciągnie historię, że to jest moja dziewczyna, podczas gdy jest narzeczona mojego kolegi. Raczej się z tego śmiejemy. Ale rozumiem, że pewne rzeczy muszą się klikać. Żyjemy w takim czasie trochę fake newsów i niektórzy, nie wiem, czy można ich nazwać dziennikarzami, specjalnie tworzą takie rzeczy, żeby tylko się klikało. Niestety ludzie są tego ofiarami. W 1983 mój bohater w pierwszej scenie słyszy, że prawda jest narzędziem. No i ten serial trochę też jest taki o prawdzie, o tym, co jest, a czego nie ma. No i co? Światu trzeba się jakoś z tym zmierzyć. I myślę, że trzeba być po prostu ostrożnym i odróżniać tą prawdę od fikcji. Ale ja się tym za bardzo nie przejmuję. Pewnie. Tak, mam takich kilka osób, na które naprawdę mogę liczyć, które naprawdę bardzo, bardzo lubię i cenię. Uważam, że Tomek Karolak jest naprawdę dobrym człowiekiem. On zawsze miał dobre serce, on po prostu ma coś takiego. Nie chcę jakby komentować tego, za szybko mówi. Pewne rzeczy nie zastanawia się, ale uważam, że jest dobrym człowiekiem. Oliwier Janiak też był gdzieś tam obok mnie od samego początku mojego istnienia w tym świecie. Jest trochę osób bliskich. Jestem wolny.